W dzisiejszym odcinku IT Morning. Testowanie API. Ciekawe narzędzia. Kompresja danych. Cloudflare Radar, co to jest. I o PTSD w informatyce i w supporcie. To wszystko i wiele więcej. Już za chwilę. Ok. Wczoraj się odbył live, który w odcinku przed live'em mówiłem, że to jest live jest jutro, ale był wczoraj. Jak się okazuje, nie umie liczyć. Wczorajszy odcinek był jedyny z odcinków na ten tydzień, który przetrwał zniszczenie, więc poszedł wczoraj. Parę osób zasugerowało mi, że wy jednak może wam się bardziej podobać odcinki robione jednym cięciem, bez żadnych przerw i że to jest jakieś bardziej naturalne. Stwierdziłem, zobaczymy. Dzisiaj odcinek dalej jest zrobiony tym sposobem, bo przyznam się szczerze, nie miałem czasu, by nagrać go z edycją. Ale też to jest pytanie do was. Czy wy preferujecie tak zrobiony odcinek, czy wy wolicie jednak jak tam trochę tnę i te większe wpadki wycinam? To wszystko jest do dyskusji. Zostawiłem w opisie straw poll, że możecie wyrazić swoje zdanie. Oczywiście także przyjmuję feedback na Facebooku, w komentarzach tutaj, na LinkedInie, na Twitterze, na Instagramie w sumie też, ale tam rzadko bywam. Więc dajcie znać, co o tym sądzicie. W końcu jesteście współautorami tego programu. I koniec marudzenia, bo jest piąteczek, trzeba zaczynać artykuły. Naszym pierwszym artykułem na dzisiaj jest lista narzędzi do testowania API. Przyznam się szczerze, mam déjà vu, bo mi się wydaje, że już taką listę prezentowałem tutaj, ale nie mogłem za Chiny odkopać tamtego odcinka, więc jeśli wy go kojarzycie, to dajcie znać. No i oczywiście co lubi wyrodek? Wyrodek lubi listy. I przyznam się szczerze, lista jest dla mnie o tyle ciekawa, że są na niej narzędzia, o których nie miałem pojęcia. Na przykład pierwsze narzędzie na liście, czyli Rapid API, to jest pierwszy raz, jak o nim usłyszałem, więc dopisałem go sobie, żeby się z nim pobawić, ale no jeszcze nie miałem okazji. REST Assured jest chyba wszystkim dobrze znany. Chyba to jeden z najbardziej znanych narzędzi do testowania API, jeśli chodzi o automatyzację. O Postmanie to już nieraz gadaliśmy. POW jest kolejnym, którym jest kompletnie nieznane. SobUI trzyma się jakimś cudem bardzo dobrze. Jestem ciekaw, czy w końcu poprawili UI, bo powiem wam szczerze, ja dalej pamiętam, jak ten UI wyglądał dawno temu i nie byłem w stanie się przez niego przebić. Widziałem ostatnią wersję SobUI Pro i tam wiele rzeczy fajnie działało, ale jak mi pokazywali UI od zwykłej wersji, to dalej mam wrażenie, że to było jakieś stare do tyłu. To, że Catalon ma opcję API, nie miałem pojęcia. JMeter, no narzędzie do performance testów. Oczywiście da się je użyć do testowania API, ale nie jestem pewien, czy to jest właściwe narzędzie do tego. O Karate DSL coraz więcej ostatnio słyszę. Jak byłem w Objectivity, robiliśmy rozpoznanie tego narzędzia i nam wyszło, że jest fajne, ale niekoniecznie musi się nadawać do jakichś dłuższych testów. Ale deweloperom się bardzo spodobało i mówią, że fajnie im się pisze w tym jakieś takie króciutkie teściki do szybkiego sprawdzenia, bo ten domain specific language stworzony pod Karate jest bardzo super. I mam tu na liście, by więcej się tym pobawić. Jest to jeszcze wiele innych narzędzi, z którymi korzystałem, o których słyszałem i narzędzi, które mi nie są znane, więc jest w czym wybierać. Takie listy są fajne, żeby od czasu do czasu zerknąć, po to, że jak będziecie gdzieś siedzieć do jakiegoś projektu i musieli wybrać narzędzie, to że będziecie mieli ten punkt wyjścia. O, widzicie? Znowu lista, która mówi, że jest 25, a jest 26. Czy ludzie nie umieją enumerować list? Dowiecie się w następnym odcinku. A tak serio, czas przejść do następnego artykułu. Dzisiaj trochę idziemy na fali dyskusji o kompresji danych i notacji wielkie O. No i ten odcinek, jako że oryginalnie miał być w środę, to tak naprawdę byłby kontynuacją tamtego wątku. Ale dobra, nieważne. Pomieszało się wszystko, więc jest teraz piątek. No i o co chodzi? Chodzi o to, że to jest bardzo ciekawy artykuł, który dyskutuje o algorytmach do kompresji danych. To jest to miejsce, gdzie takie rzeczy jak właśnie te notacje wielkie O i tak dalej mają duże znaczenie, bo tutaj szybkość działania algorytmu bardzo dużo decyduje.
ten przewodnik bardzo fajnie opisuje, jak działa kompresja, po co się kompresuje, jakie są problemy z kompresją, jakie są najciekawsze algorytmy. Plus, co mi się spodobało, jest tutaj właśnie opcja interaktywna, która pokazuje, jak to działa. Przyznam się szczerze, niektóre te algorytmy, o których oni mówią, ja pamiętam jeszcze ze studiów. Na przykład właśnie ten LZ7 mi się jakoś tak kojarzy, chociaż nie jestem pewien, czy to do końca było tak. Bo ja miałem właśnie kompresję danych i kodowanie. Cały internet na tym bazuje. Przesyłanie danych jest bardzo zależne od kompresji i kodowania. To, że oglądacie mnie teraz, YouTube kompresuje to wideo. Ja musiałem je skompresować, żebym mógł je wysłać. Zip i tak dalej, to też jest kompresja, więc to jest istotna rzecz. I warto czasami poczytać, jak to działa. To wiele rzeczy wyjaśnia. Kolejną naszą rzeczą to jest Cloudflare. Cloudflare jest, jakby to powiedzieć, platformą do kaszowania rzeczy w internecie, taki CDN. Jeden z bardziej większych. Zwłaszcza w erze właśnie takich platform a la, że wszędzie mamy clouda, jest to dobre rozwiązanie, żeby nas cloud nie zajechał kosztami, bo po prostu Cloudflare przyjmie część obciążenia na siebie i przez to, że jest do tego stworzony, wychodzi taniej. Postanowili wypuścić własny raport na bazie informacji, które zbierają o swoich klientach, swoich użytkownikach. To jest po pierwsze fajne, bo możemy zobaczyć, jak bardzo nas szpiegują, a po drugie zobaczyć trendy w internecie. Cloudflare jest chyba jednym z największych takich usług, więc mają naprawdę dużo informacji. Ja jako tester nieraz widziałem Cloudflare'a. Dlaczego? Jeśli dość często używacie spod swojego IP trybu incognito, bo no po prostu do testów albo do porno, no to po prostu w pewnym momencie oni zaczną łapać, że coś tutaj jest nie tak i może zacząć wam się pojawiać właśnie te wszystkie googlowskie kapcze, żeby sprawdzić, czy jesteście na pewno ludźmi. No i tutaj właśnie mają artykuł, który opisuje, jakie tam są funkcje, co można zrobić. Co mi się najbardziej spodobało, jest opcja Radar Cloudflare Me, gdzie możecie sobie tutaj poczytać, gdzie jesteście. Co jest ciekawe, ja widzę teraz inne informacje, niż gdy to testowałem oryginalnie. Teraz jestem rzekomo w Koszalinie. Mam znajomych w Koszalinie. Mam Radzia, który bardzo kiedyś oglądał nas w zacięcie i mi bardzo pomagał. Radzio, jeśli dalej jesteś z nami, macham do ciebie i jeśli tak, to daj znać, co tam u ciebie słychać. Współpracowałem z Alex, która także była z Koszalina, bardzo zdolna automaterka, więc super region, fajnie tam było. No i odszedłem od tematu, zapomniałem, o czym mówiłem, konsekwencje nagrywania na żywo. Ale sam radar też jest ciekawy. Co mnie tutaj najbardziej zwrócił uwagę, przeglądarki. Pierwsza moja reakcja była, wow, Chrome tylko 30%, a później sobie uświadomiłem, że Chrome i Chrome Mobile to przecież powinno być w sumie, jeśli patrzymy na to razem. Jak dodajemy jeszcze Chrome WebView, to nagle mamy 60%, więc no, ładny wynik, bardzo ładny wynik. Pamiętacie czasy, gdy Internet Explorer dominował, gdzie praktycznie 60% neta to był Internet Explorer? Wow, to było tak dawno temu. Mój najlepszy przyjaciel jest web developerem, jest frontendem. Nie zapomnę, jak właśnie tak w 2004-2005, gdy ja się podniecałem Firefoxem, on mówił, ja nie widzę potrzeby, żeby kiedykolwiek używać cokolwiek innego niż Edge. Przepraszam, niż Internet Explorer. Dalej mu to od czasu do czasu wypominam, mimo że wtedy byliśmy dziećmi. A, takie śmieszne to było. Ale czas zakończyć śmiechy, bo nasz ostatni artykuł na dzisiaj nie jest śmieszny. Dużo rozmawialiśmy tutaj o Social Dilemma. I to jest w pewnym sensie kontynuacja tamtego tematu. To, jak dużo jest kontentu w necie, wiecie. Codziennie jest chyba około 300 godzin filmów wrzucane na YouTube. Nawet nie wiem, ile materiałów na Facebooka. I to wszystko może zawierać treści niedozwolone, treści nielegalne. I jak takie rzeczy są flagowane, to gdzieś w którymś miejscu automaty nie wyrobią i człowiek musi na to zerknąć. No i najczęściej to są niskopłatni ludzie w tak zwanych bieda centrach, czy tam to się nazywa bieda lokacjach, czy lokacje low-costowe. I no, tacy ludzie w teorii mają zapewnioną opiekę, psychologa, mają po prostu robić przerwy i tak dalej, ale sposób, w jaki są nagradzani, co jest płacone, jak to jest zrobione,
kompletnie przeczy tym ideom i Google tak dalej umywa od tego ręce, bo zlecają to firmom zewnętrznym i później udają, jacy są oburzeni z tego wszystkiego. No i to jest smutne. To jest bardzo smutne, zwłaszcza, że wyobraźcie sobie, że masz praktycznie cały dzień, dosłownie jedyne, co widzisz, to oglądasz nagrania różnych dekapitacji ludzi lub najgorszej rzeczy, co mogą się ludzi przydarzyć z jakimiś wnętrznościami, wyciąganiami, znęcanie się nad zwierzętami i tak dzień w dzień. To jest nie do przetrwania. Ci ludzie nie powinni przez to przechodzić. No, ale to jest ich życie. I co jest najgorsze? Jaką mają zapewnioną opiekę psychologiczną, a jak w tym artykule w którymś momencie ktoś pisze, ich psycholog, czy raczej wellness coach, to nie byłby nawet psycholog, sugerował, żeby brał narkotyki, żeby sobie z tym uporać. W takim świecie żyjemy. Jest to przerażające, jest to naprawdę smutne i coraz bardziej zastanawiam się, czy faktycznie posiadanie tego Jokera na końcu jest dobrym pomysłem. No bo teraz w taki bardzo smutny sposób kończymy tydzień. Czas pójść na weekend, nawalić się i zapomnieć o tym. Dobra. Fajnie, że ze mną byliście. Dziękuję. Ten tydzień mimo problemów wydaje się być udanym. Do zobaczenia w poniedziałek i powiecie, co sądzicie o takim nagrywaniu ad hoc. Jeśli wam się podoba, podejrzewam, że następny tydzień dalej z tym poeksperymentujemy, a jak się nie spodoba, za 2 tygodnie wrócimy do normalnego trybu. Dzięki za wasz czas, do zobaczenia.